No dzień dobry, witam serdecznie. Mamy godzinę równo 8:00, jesteśmy jeszcze w Poznaniu. Za 6 godzin startuje na Mouflon Trax i tym sposobem zaczynamy tego vloga. Serdecznie zapraszam. Mamy jakieś 2 godziny do startu, pół godziny do Stronia. Czas na przerwę, spędzować drugie śniadanie, odebrać pakiet. No i wiadomo co po śniadaniu, nie? Ale to już nie będę mówić. Zobaczymy co z tego będzie. Pogoda idealna. Około 18-20 stopni, więc mi pasuje na petardzie. Byłem względnie przygotowany. 13:25 za 40 minut równy starcik. Także idziemy jeszcze dopompować tylko opony, sprawdzić ciśnienie, czy wszystko działa i można lecieć na start. O której mnie Maciej dogonisz? Słucham? O której mnie dogonisz? Ja cię dogonię o 14:44. Dobra, pasuje. Zapamiętaj.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy po pierwszym etapie, czyli ala czasówce, która trwała niespełna 2 godziny w moim wypadku. No i całkiem spoko, jeżeli chodzi o wynik, to na ten moment jeszcze nie wszyscy zjechali 19 miejsce Open na dystansie Classic i 10 chyba w kategorii, więc całkiem spoko. No noga nie kręciła jakoś wybitnie na pierwszym podjeździe. Myślałem, że moce będą troszeczkę wyższe pod nogą, gdzieś tak na 310-320 jechałem ten pierwszy podjazd i tu myślałem, że troszeczkę więcej. Strata do pierwszego zawodnika Michała Glanca, no potężna, bo 19 minut chyba. Tak, 19 minut, więc tak sobie, no ale to inna liga, jakby nie było, szczerze mówiąc. Jechało mi się dosyć dobrze, całkiem fajne flow na zjazdach. Chociaż na początku nie mogłem wyczuć, bo na droperze jeżdżę od niedawna i ciężko było troszeczkę wyczuć, kiedy go opuszczać, kiedy go nie opuszczać i jak z niego dobrze korzystać, bo jeszcze nie jeździłem w trudniejszym terenie, poza gdzieś tam pod poznańskimi singlami. No ale fajnie pojeżdżone. A teraz przede wszystkim się porządnie najeść, nawodnić, bo trochę mało wody dzisiaj na pewno wypiłem. O, tego mi brakowało. Trasa bardzo fajna. Nie była jakoś super trudna, było dużo flow. Dużo przyjemnych zjazdów, dwa jakieś tam troszeczkę trudniejsze podjazdy, takie pod względem technicznym. Ciekawe rzeczy ogólnie się działy, także podobało mi się. 150 TSS-ów, 275 NP, maksymalna moc 20-minutowa, chyba tam niespełna 320. Trochę sobie gdzieś tam czworogłowy naciągnąłem, bo w pewnym momencie na takim podejściu spadłem jakby w skarpę, mocno mi się naciągnął, ratując to i trochę to czuję, ale dramatu nie ma, więc myślę, że coś z tego ciekawego wyjdzie. No i co? Ogarniam się. Może coś potem jeszcze ponagrywam, ale przede wszystkim to widzimy się jutro. No i podsumowując, to dzisiaj było 30 chyba 4 albo 6 km, już Wam mówię. 36 km, 36,5 w zasadzie, 947 metrów przewyższenia mi wyszło. Godzina 53:20. Gitara. Jutro powtóreczka, na pewno zdecydowanie dłużej, trochę mocniej. Postaram się odrobić troszeczkę, może do paru zawodników będę uciekać od tymi, co są gdzieś tam za mną w tej chwili w wynikach. No i nie pozostaje mi nic innego jak rzeźbić. O, no teraz 20 Open. Jak na tak mocno obsadzony wyścig międzynarodową stawką, to jestem całkiem zadowolony. Do takich zawodników, z którym gdzieś tam miałem przyjemność się kiedyś ścigać, no to tak 5-10 minut mi brakuje, ale ogólnie wygląda to całkiem fajnie. Dobra, spadam. Wyspani, szykujemy się na start drugiego etapu. Op. Dzisiaj autem na start, bo mamy jakieś 7 km do miejsca startu i prawie 300 metrów przewyższenia. Przez chwilę myślałem, żeby jechać na rozgrzewkę, ale potem stwierdziłem, że bez sensu. Także za mało czasu. Przykleję sobie naklejeczkę, jedziemy taką skodunią dzisiaj, elegancko. Kamera tu, niech sobie stanie. O, trasa wygląda dzisiaj tak, czyli na start dosyć ostry podjazd. 700 na 1000 w przeciągu tam 3-4 km, potem długi zjazd do 10 km, potem taki, jak widać, trawersik w zasadzie w jakichś wzgórzach, dolinach, więc fajna charakterystyka, którą lubię, czyli gas luz, czyli wszystko to, co mamy klasycznie na naszych wielkopolskich maratonach. No a potem co? Na koniec jeszcze też taki dłuższy podjazd z 657 na 1000 metrów, więc taki chyba zasadniczy, no bo to będzie tam dobre 400 metrów przewyższenia z jednym małym wypłaszczeniem na 7 km mniej więcej, no i zjazd do mety tak naprawdę, więc myślę, że dzisiaj będzie ciekawy etap, dosyć fajny, dynamiczny, tak wygląda przynajmniej po profilu, a ja takie ściganie nawet lubię, więc, znaczy nawet lubię, przyzwyczajony jestem po prostu przez lata ścigania się po wielkopolskich maratonach. Także przyklejamy sobie naklejeczkę elegancko. Wyspany. Dawno w sumie się tak nie wyspałem jak dzisiaj. Zapnę się tylko, bo trochę chłodno.
Zaraz wam powiem, ale chyba 8.45 snu pokazał Garmin. Tak, 8.42, 94 jakoś snu, także petarda. Nawet HRV mi się trochę poprawiło po wczorajszym ściganiu, także jest dobrze. Troszeczkę mniej ciśnienia dzisiaj w oponach, bo na tył zostawiłem 1.2. Z przodu jest 1.10. Wczoraj czułem, że troszeczkę za twardo, w szczególności na tych podjazdach takich kamienistych, nie było tej przyczepności, którą bym oczekiwał. I druga sprawa, trochę zwiększyłem rebound w damperze przede wszystkim, bo gdzieś tam na tych hopach trochę to mnie wybijało. I spuściłem odrobinę ciśnienia z widelca po prostu. Także pewnie gdzieś tam podobijam dzisiaj, ale z drugiej strony będzie na pewno bardziej komfortowa jazda. Dzisiaj trochę inną taktyką, bo wczoraj się przesłodziłem, więc biorę tylko i wyłącznie wodę i pindżel. Czekam jeszcze na Macieja, jemu trochę pogipsować. Hop, 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 hop! Całkiem spoko dzisiaj. Znaczy tak 50-50, ale to pogadamy sobie zaraz, jak będę wracać na bazę. To będę miał chwilę. Zgarnę tylko bluzę od Macieja, bo zimno, szczególnie na zjazdach. Ale ja wolę na chłodniaka lecieć. No, także czekamy. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. Idziemy zobaczyć, jak mu poszło. Bry! O, bry! Dzisiaj był dobry plan, to mi goją. Ładnie szło, co? Ujechany? Ujechany. Dobrze. No i po robocie, drugi dzień zaliczony. Jeszcze tylko jutro i z głowy. Jadę lekki rozjeździk do paczkomatu, do apteki i lecimy odpoczywać i jeść. No, sytuacja wygląda tak, że zdecydowanie słaba rozgrzewka i ten pierwszy podjazd dość długi. Szło mi tak naprawdę średnio. Ciężko po prostu czułem nogę. Tam ledwo byłem w stanie ukręcić 280-290 watów. Powinienem z 20 więcej przynajmniej. I potem mały błąd. W takim błocie się zatrzymałem. Za mną było dużo osób. Zanim ich przepuściłem, żeby wskoczyć jakby, to też
30 sekund myślę, że straciłem. No i to był spory problem, bo potem przez większość trasy to był taki trawers, trochę góra, trochę dół, cały czas po singlach. Nie było kompletnie gdzie wyprzedzać, więc jak trafiliście na grupę, która gdzieś tam troszeczkę bardziej zamulała, albo tempo było wolniejsze niż byście chcieli, to naprawdę nie było gdzie wyprzedzać. Ale ostatni podjazd już odżyłem. Dzień trzeci etapik. Jedziemy. I dobrze. I do chaty. Porobić swojej. Tutaj zimno. Ale tu już jest cieplej niż tam na tym. Momentalnie, jak zjedziesz ten kawałek, to wrócimy do domu, trochę poświęcimy i za miesiąc znowu. Dokładnie, za miesiąc Bike Adventure. Tak, widzisz już linię, nie? No, a ja bym kilka razy przestrzelił tak. Na pewno. I mówię, dobra, to jak pojedziemy, to może, nie? Ale on tam docisnął. Ja już nie miałem, wiesz, biegu. No. A też trochę niebezpiecznie na finisz ogólnie jest robione. Ja tu jeszcze docisnąłem, jedną osobę wyprzedziłem, ale to tak, wiesz, widziałem, że gość odpuścił po prostu. No, nie a da, jeszcze cyknę sobie to jedno miejsce. Bo tam nie dosyć, że okej, jest linia metra. No siemanko, witam we wtorek po muflonie, bo zabrakło trochę czasu na podsumowanie bezpośrednio po przyjeździe na ostatnim etapie, więc postanowiłem sobie dzisiaj w przerwie od pracy dograć takie krótkie wideo. Wybaczcie, że tak poruszę oczy, ale strasznie świeci słońce i tutaj jeszcze się od białej ściany odbija, więc nie za dużo widzę, mniejsza o to. Jeżeli chodzi o całego muflona, fajne ściganie po singlach. Znaczy ściganie. Największy problem tego wyścigu jest taki, że jest bardzo dużo tych singli i to utrudnia trochę tą rywalizację taką czysto sportową, bo często jest dużo takich odcinków, że przez kilka kilometrów nie ma naprawdę gdzie specjalnie wyprzedzić. I to jest chyba największy minus tej etapówki. Ale uważam, że jak dla osoby, która chciałaby zacząć ściganie się w górach, bądź chciałaby zacząć w ogóle ściganie etapowe, to taki Muflon Trax naprawdę mógłbym polecić bardzo serdecznie. No nie przedłużając, ostatni etap. Ponownie miałem problem z rozkręceniem się. Ten pierwszy podjazd nie szedł zbyt ciekawie. Tam naprawdę ciężko mi to szło.
i to był spory problem. To jest rzecz, nad którą muszę na pewno popracować do kolejnej etapówki, jaką jest Bike Adventure. Potem się już rozkręciłem. Zdecydowanie lepiej już szły te wszystkie trawersy, zdecydowanie lepiej szedł końcowy podjazd. No duży problem był taki, że często musiałem wybierać, czy na przykład skorzystać z bufetu, to w ogóle na całym tym wyścigu, czy w momencie, w którym pojawiał się bufet na kawałku szerszej drogi, powyprzedzać ludzi i wejść na single znowu na pierwszej pozycji z grupy, żeby móc gonić kolejną grupę. I tak było też trzeciego dnia. Na szczęście wody ani żeli nie zabrakło i mogłem jechać cały czas swoje, nie przejmując się brakiem energii czy jakimś tam odwodnieniem, bo udało się to całkiem fajnie rozegrać. Końcówkę naprawdę czułem, że jechałem już bardzo mocno. No i skończyłem na 33. miejscu, 11. miejscu w kategorii. I finalnie cała generalka, 29. miejsce i 10. miejsce w kategorii M2. Więc jestem ogólnie zadowolony. Nie wiedziałem, na co się nastawiać przed startem z racji tego, że ten wyścig nie wiedziałem, jak będzie obsadzony. I był finalnie moim zdaniem dość mocno obsadzony. Przede wszystkim mocna międzynarodowa stawka, bo tak naprawdę ja będąc na tym 29. miejscu, to przede mną myślę, że dobre 10-15 osób było spoza Polski. Więc fajnie, bo na tych etapówkach właśnie idzie się pościgać troszeczkę z innymi ludźmi niż w takich klasycznych tu naszych wyścigach wielkopolskich. Można się zmierzyć z naprawdę mocnymi zawodnikami w ciężkim, trudnym terenie, więc bardzo fajne dla rozwoju sportowego. A druga sprawa, że bardzo fajne dla zabawy. Ja nie ukrywam, że wkręciłem się w te etapówki. Myślę, że będę jeździł ich coraz więcej. I gdzieś tam ten mój rozwój sportowy będzie szedł w kierunku wyścigów etapowych właśnie. Może dwóch, trzech w roku i tyle tak naprawdę, bo jakby widzę w tym większy sens niż jeżdżenie co tydzień na jakieś tam wyścigi. No ale podsumowując, Mouflon naprawdę poszedł dobrze, chociaż widzę pewne niedociągnięcia w moim przygotowaniu, nad którymi teraz przez najbliższy miesiąc będę pracować jeszcze zanim wystartuję w Bike Adventure. No przede wszystkim właśnie ta kwestia mocy progowej i rozgrzewek przed ściganiem, plus muszę troszeczkę jeszcze popracować nad wytrzymałością, bo na Bike Adventure jadę ten dłuższy dystans. Więc będzie tam zdecydowanie dłuższe ściganie. O, i to jest też rzecz, która w Mouflonie, jeżeli by się udało, to fajnie by było, jeżeli te etapy byłyby dłuższe. Jeżeli byłaby większa różnica między krótkim dystansem a długim, żeby ten długi to trwa około tam 3 godzin może bardziej niż 2. Nie wiem, na ile jest to organizacyjnie w tym rejonie możliwe, myślę, że jest. Uważam, że urozmaiciłoby to trochę rywalizację, bo na ten moment pomiędzy krótkim a długim nie było specjalnie dużej różnicy, ale tak jak mówię, bardzo fajna etapówka, moim zdaniem dobrze zorganizowana, można się tam do niektórych rzeczy czepiać. Ja nie jestem osobą, która potrzebuje nie wiadomo czego od wyścigu, ma być fajna trasa, dobrze oznaczona, a w miarę dobry bufet i tyle. No, jakby dla mnie tu wszystko w tej kwestii pasuje, pogoda dopisała. Nie pozostaje nic innego teraz tak naprawdę, jak potrenować troszeczkę, zobaczyć, kto będzie startował w Szklarskiej Porębie pod koniec czerwca i zmierzyć się też pewnie z troszeczkę inną stawką. Myślę, że nawet może mocniejszą niż była tutaj. No, ja Tobie serdecznie dziękuję za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli masz jakieś obiekcje co do montażu czy prezentacji pewnych kwestii, albo jeżeli chcielibyście, nie wiem, na przykład więcej takiego backgroundu, przygotowania sprzętu, treningu, tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, a mniej tego, co się dzieje typowo na samym starcie, to też dajcie znać, bo jeszcze nie wiem, w którym kierunku mają te race vlogi iść troszeczkę. Ja zmykam do pracy z pacjentami, zmykam do treningu. No i widzimy się, myślę, że już niedługo na kolejnym race vlogu. Myślę, że następny start, jeżeli się uda, to w Chodzieży na Kaczmarek Electric MTB, a potem Szklarska Poręba, 4 dni. Rzeźbienia Pure MTB. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa.